Cześć, dzień dobry, kochani, kłaniam się, Bogusław Czeczotko, Radio Rebeliant. Witam serdecznie. U mnie słońce, co prawda ku zachodowi, ale cieszę się, że mogę was poznać z moim gościem i przede wszystkim też waszym gościem, Krystian Machnik. Cześć, Krystian. Cześć, witam serdecznie, witam ciebie, witam słuchaczy. Witamy jeszcze raz. Krystian jest z teamu napromieniowani.pl, tak? Nie pomyliłem się, napromieniowani.pl, bardzo ciekawy projekt, o którym warto wiedzieć więcej niż tylko nazwa, którą przytoczyłem, także stąd nasze specjalne zaproszenie na to spotkanie. Chciałbym wam przybliżyć ten projekt, bo on mnie trochę złapał tak mocno za serce, ponieważ my również jesteśmy projektem, który nie jest dotowany zbytnio, w ogóle nie jest dotowany z żadnych środków. Nasze finansowanie to zrzutka Patronite i to, co nasza fundacja zbierze od was przede wszystkim, za co serdecznie dziękujemy. I to mniej więcej był zaczyn tego, żeby wejść w kontakt z Krystianem i poprosić go o kilka minut rozmowy. Także od razu poproszę o suby, o lajkowanie zarówno napromieniowanych, jak i naszego kanału. Więc dosyć tego, o czym teraz. Powiem tak, mam kilka ciekawych pytań, mam nadzieję, że będą ciekawe, ale na pewno odpowiedzi będą super. Zaczynamy więc. Słuchajcie, napromieniowani.pl to jest taki bardzo ciekawy projekt, który z tego co wiem trwa już od 2017 roku. Na czym on polega? Za chwilę oddam głos Krystianowi. Tutaj poprawię, od 2000 w sumie. O Jezus, sam teraz zapomniałem, od 2013. 13 nawet. Znaczy okay. Początki samego projektu, bo zapewne będziemy rozmawiać o pomocach humanitarnych. Tak. I to był 17 rok. Okej, okay, czyli pierwsza taka pomoc, która nastąpiła na teren Ukrainy, bo tam się logujecie, to był 2017. Dobra, to Krystian, żeby zacząć od początku. Powiedz, ile osób zaczynało, ile teraz macie w teamie, jak to się zaczęło i czy to jest praca, czy to jest hobby i już praca? Zapraszam. Zadałeś bardzo trudne pytanie, bo wiesz co, pomimo tego, że nazwa jest w liczbie mnogiej, napromieniowani, to zaczynałem kompletnie sam. Po prostu taką nazwę sobie wymyśliłem, tak jakby przewidując to, że na etapach rozwoju będą się do tego przyłączać jakieś osoby, które będą chciały po prostu coś robić, czy to z doskoku, czy na stałe. Obecnie jest nas pięciu, sześciu, z tym, że większość właśnie robi to raczej z doskoku, bo mają gdzieś tam swoje działalności, swoją pracę, swoje życie. Natomiast tą częścią taką główną, prowadzącą, sklejającą wszystko w jedną całość, no to jestem ja. U mnie to się zamieniło po prostu w sposób na życie, a gdzieś tam na pewnym etapie zostawiłem tak zwaną normalną pracę, I zająłem się po prostu tym, bo nasz projekt zaczął być w pewnym momencie na tyle ambitny, na tyle szeroki, że zwyczajnie brakowało czasu. Doba zaczęła być krótka. Te 24 godziny, gdzie trzeba było wrócić z pracy, zjeść coś, jakieś, nie wiem, zakupy zrobić, cokolwiek, po prostu ogarnąć życie i jeszcze się tym zajmować, gdzie to już zaczęło być pracą na pełen etat, no to nie wyrabiałem tak. To pytanie dodatkowe. Poszedłem w to. Zawsze byłem ambitny, zawsze chciałem, żeby napromieniowani.pl stało się czymś więcej. Krystian, bo mówisz, że ten projekt, czyli konkretnie co? Czym się zajmujecie? Jaki jest wasz zakres, nie chcę powiedzieć obowiązków, ale tego, co robicie? Na czym to polega? Generalnie napromieniowani.pl to jest strona, to jest taka prywatna organizacja, jakkolwiek to nazwać, zwał jak zwał. Ale generalnie podstawą działalności napromieniowani.pl jest informowanie. Informowanie o wszystkim, co dotyczy tematyki radioaktywności, jak widać zresztą po mojej koszulce, czyli w to się wlicza i Czarnobyl, bo to już sama ta tematyka jest bardzo, bardzo szeroka, energetyka jądrowa, czy teraz chociażby konflikt na Ukrainie, oczywiście nie sam konflikt ogólnie, ale też ta część dotycząca atomu, radioaktywności, czyli na przykład rosyjska okupacja zaporowskiej elektrowni jądrowej. No i też zajmujemy się pomocami humanitarnymi w rejonach, czy to dotkniętymi skażeniami radioaktywnymi,
czy w rejonach po prostu elektrowni jądrowych, więc zaczęliśmy pomagać w Czarnobylu, potem to się rozszerzyło do okolic strefy, a skończyło się nawet w Nikopolu, który znajduje się obok zaporowskiej elektrowni jądrowej, bo to też, tak jak mówię, nasz temat, w mieście, które zresztą jest codziennie ostrzeliwane z terenu elektrowni właśnie, więc tak jak mówię, podstawa to informowanie, dodatkowa działalność to pomaganie. Okej. Wspomniałeś o Czarnobylu, no to jest teren, który jest objęty działaniami wojennymi. Rozumiem, że z tego, co zdążyłem się zorientować w waszych materiałach, to właśnie ta pomoc humanitarna to jest też taka przypustka do tego, co było przed inwazją Rosjan na Ukrainę, czyli zwiedzanie, odwiedzanie tych rejonów, które zostały dotknięte katastrofą czarnobylską, prawda? Tak to rozumiem. Znaczy zwiedzania teraz już nie ma, ale znaczy zacznijmy od początku. Faktycznie do Czarnobyla byśmy nie wjechali teraz, gdyby nie to, że pomagamy. Bo pomagamy tam samosiołom, ludziom, którzy nie pogodzili się z przymusową ewakuacją w 1986 roku, wtedy po katastrofie w czarnobylskiej elektrowni jądrowej i wrócili tam, żeby żyć po prostu w swoich wioskach opuszczonych. Ich ówczesne władze oczywiście stamtąd wyrzucały, oni wracali w końcu machnięto na to ręką i żyją tam do dziś. Do dziś ich niewielu zostało, to są ludzie w bardzo podeszłym wieku. No właśnie chciałem zapytać, bo ten czasookres to nie jest 2-3 lata od tej katastrofy, to no nie chcę powiedzieć jaki jest bilans, ale ilu macie podopiecznych w tej chwili, jak to się szybko zmienia, czy starsze osoby, wiadomo. Tutaj zależy, czy mówimy o ludziach żyjących na wioskach w czarnobylskiej strefie zamkniętej, bo na nich się skupiamy zawsze, bo to są ludzie totalnie odcięci od świata. Na zasadzie dojeżdża do nich emerytura, ale nie ma sklepu, więc tak jakby nie ma gdzie wydać tych pieniędzy. Sklepy są w samym mieście Czarnobyl, ale na przykład z wioski Kupowatek, gdzie żyje 9 babuszek teraz, jest 40 minut jazdy do Czarnobyla, do najbliższego sklepu, gdzie oczywiście ten sklep wygląda jak u nas za komuny, gdzie pani liczy na liczydle i tak dalej, a resztę wydaje w cukierkach, jak nie ma. Więc no taka babuszka, która nie ma auta oczywiście, a ma 90 lat, no to ona nie trafi nigdy do tego sklepu. Dlatego skupiamy się na tych ludziach, na wioskach. I to jest kilkanaście osób. 14, jeśli dobrze pamiętam. Drugi temat to są ludzie mieszkający w Czarnobylu. To jest troszkę drugi temat, bo mimo, że oni też mieszkają w strefie zamkniętej, to mają troszkę łatwiej przez to, że żyją w mieście, w którym te sklepy są. Tych sklepów jest tam 2 obecnie. Czyli mają gdzie wydać swoje pieniądze, jednym słowem. Natomiast im też pomagamy, bo to, że w tym mieście jest sklep, nie oznacza, że mogą do niego dojść. Albo, że mają na to pieniądze. No bo jak się dostaje 1800 hrywien emerytury, czyli jakieś, nie wiem, 200-300 zł, no to nie jest to za łatwo, więc tym ludziom też pomagamy, ale tak jak mówię, skupiamy się numer jeden na tych ludziach w wiosce, na tych, którzy po prostu mają gorzej. I w samym, dlaczego to tłumaczę, bo nie mam zielonego pojęcia, ile ludzi jest w mieście Czarnobyl. Czemu nie mam pojęcia, mimo że im pomagam, bo sama administracja tego nie wie. Bo część umarła, a nie odnotowano tego na liście w administracji, więc teoretycznie dalej są samosiołami, mimo że nie żyją od 3 lat. Część rodzina zabrała ze względu na zły stan zdrowia. No i niestety bardzo dużo samosioł wyjechało z Czarnobyla w 2022 roku. Bo Czarnobyl jest pograniczem ukraińsko-białoruskim. Jeśli dojdzie do konfliktu, no to najpierw tam, ponownego, w sensie najazdu. Więc było dużo przypadków, kiedy synowie, wnukowie już te babuszki zabierali gdzieś tam do siebie, bardziej w głąb Ukrainy, bojąc się, że te babuszki znów będą pod okupacją, a były na początku wojny. Okej. Samosioły, to jest jakaś geneza tej nazwy? Samosiedleńcy. Tak wprost tłumacząc, mimo że oni nie lubią tego określenia, bo samo osiedleniec określa kogoś, kto przyszedł i się osiedlił. A oni zawsze mówią, ale jak się osiedliliśmy, przecież my tu zawsze żyliśmy. Moja mama to żyła, babcia, prababcia, praprababcia i tak dalej, i tak dalej. Oni po prostu wrócili do siebie. No ale oczywiście to już tyle lat funkcjonuje, że mimo, że nie lubią tego określenia, to się do niego na tyle przyzwyczaili, że już same się tak nazywają.
No ja bardzo polecam wasze filmy, które macie na swoim kanale YouTube, gdzie relacjonujecie właśnie te odwiedziny. One nie są częste. Chyba w tym roku byliście tylko raz, prawda? Tak, niestety w tym roku byliśmy tylko raz. W 2022 roku zrobiliśmy najwięcej pomocy, bo 6 czy 7 czy 8 musiałbym teraz policzyć, ale naprawdę bardzo dużo. Praktycznie co drugi miesiąc byliśmy. No w tym roku niestety tego coraz mniej, bo i pieniędzy coraz mniej. Mhm. Bo wszyscy pamiętamy, w 2022 roku każdy się rzucił na to, żeby pomagać Ukrainie, a niestety potem to poszło w drugą stronę. No ja za chwilę do tego wrócę, do tych finansów, bo chciałbym zapytać o jedną rzecz, jeżeli będziesz mógł odpowiedzieć oczywiście. Ale tak jak przeglądam te zdjęcia, to są bardzo szczerzy, sympatyczni ludzie, przeważnie kobiety chyba nawet już w tej chwili. Tak, tak. No mężczyźni mają krótszy czas życia po prostu. Typowe babuszki, tak? Takie nazywacie babuszki. Tak, tak, tak. I powiem tak, pomimo tego, że przywozicie im te najbardziej potrzebne rzeczy, te zarówno pewnie odzież, jak i pożywienie, to te panie zawsze są przygotowane, żeby was ugościć. I to jest taka gościna, której nigdy się nie odmawia, ale ona jest tak szczera, że można uronić łzę, oglądając te reportaże. Mówiąc wprost. Powiem tak, mi się nawet łzy pojawiają, jak to oglądam, mimo że ja tam przecież byłem i znam cały kontekst tego. I tak naprawdę też się przyzwyczaiłem do tego, bo już tak naprawdę przyjeżdżam tam jak do siebie. Ale jak oglądam nasze filmy, Ostatni ludzie Czarnobyla zresztą, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam, jest cała seria trzech filmów. Ale tak, to są bardzo szczerzy ludzie i faktycznie są zawsze przygotowani. My oczywiście przychodzimy i mówimy, że nie, pani nie musi niczego szykować, my nie przyjechaliśmy się najeść, tylko odwiedzić, pomóc, przywieźć produkty. No ale babuszce się nie przemówi. Często się z takimi komentarzami spotykamy, że o, przyjechali młodzi chłopacy i wszystko wyjedzą babuszce. No, to tak nie działa. Przede wszystkim jak spróbujesz tego nie zjeść, to dostaniesz po prostu pałką przez głowę, bo babcia powie, że masz jeść. I nieważne, że w tym dniu byłeś w trzech innych chatach i tam też był obiad. To jest taka zasada. Ona chce cię ugościć, bo ona za wiele nie ma. Jedyne, czym może się odwdzięczyć, no to ugotować tu jakieś pyrki, ogórki kiszone postawić, słoninkę, czyli sało i samogon, czyli lokalny bimber pędzony przez nich osobiście. I one nawet jak wiedzą, że się śpieszymy, że nie mamy czasu, bo bywały takie sytuacje, że dosłownie tylko rzucić produkty, porozmawiać 5 minut i już musieliśmy jechać. Oczywiście z powodu wojny. No to one po prostu potem przeżywały i przyjeżdżamy 2 miesiące później, a babuszka mówi, że tak przeżywała, bo my i tak pomogliśmy, tyle produktów przywieźliśmy, a ona się nie odwdzięczyła. No i oczywiście my zawsze przekonujemy, że to my tak nie patrzymy na to. Ale ona po prostu chce i ona tego potrzebuje, żeby przydać się po prostu komuś, bo siedzi cały czas sama i to, że ona może chwilę nad nami polatać, że zawsze mówią, wy usiądźcie, teraz ja tu będę biegać i wszystko robić, i ona nawet nie chce pomocy w tym obiedzie. Ona chce po prostu nad nami latać, chce być potrzebna przez te 5 minut. No to jest taka serdeczność. Zresztą można zauważyć tą wdzięczność taką osobistą, bo niekiedy nawet wasze wspólne zdjęcia są wyeksponowane na ścianach obok. Ja powiem tak, nasze wspólne zdjęcia są na ścianie albo na półce każdej chaty, każdej jednej dosłownie chaty Samosioła w Czarnobylu. Nie ma domu, gdzie nasze zdjęcie wspólne by nie było. I często to są zdjęcia wśród rodzinnych zdjęć. Tu się chwalę tym, bo uważam, że jestem, ja osobiście jestem tego bardzo, bardzo dumny. No tak, jest to powód do dumy oczywiście, no bo to mówię, to jest swego rodzaju takie podziękowanie i pamięć o kimś, kto może, a nie musi, a robi naprawdę super robotę. To świadczy o tym, jak nas traktują, że ona nie rzuciła tego w kąt, żeby się gdzieś tam kurzyło, tylko ona chce widzieć to zdjęcie, chce na nie patrzeć. Taka forma szacunku jakby, że nie jesteśmy przypadkowymi ludźmi, którzy przyjechali, rzucili te produkty i sobie pojechali. Mm-hmm. A chciałem zapytać o władze lokalne, bo no tutaj Polacy gdzieś tam urośli w oczach Ukraińców i Ukrainy. Tak to odbieram, jeżeli chodzi o tą pomoc humanitarną, ale czy władze są przychylne, czy pomagają wam dojechać do tych miejsc, które was interesują? Czy macie ewentualnie jakieś
potrzeby pomocy z zewnątrz na przykład, jeżeli chodzi o, nie wiem, dyplomację polską, korzystaliście, były takie przypadki? Powiem tak, jakby nie byli przychylni, to byśmy się tam nie pojawiali teraz. Pewnie do tego dojdziemy, podejrzewam, ale obecnie do Czarnobyla nie da się wjechać, bo teren jest przejęty przez wojsko. Ze względu na to, że to jest teren przygraniczny, no, trzeba to pogranicze zabezpieczać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Rosjanie znowu próbują skorzystać z terytorium Białorusi. Już raz Łukaszenka im ten teren udostępnił, niestety. To się skończyło, ale no, no zawsze jest takie ryzyko, że do tej polityki wróci. Więc tak, sam w ten sposób nam pomagają. My akurat tutaj współpracujemy nie z samą administracją strefy czarnobylskiej, a z policją czarnobylską. I oni bardzo pomagają samym tym, że nam robią przepustki, pozwalają nam wjechać i poświęcają swój czas, bo jeżdżą z nami po tym Czarnobylu przez 2-3 dni. Bo to, że dostaliśmy przepustkę, nie znaczy, że możemy sobie jeździć, gdzie chcemy. Oni muszą nas pilnować, żebyśmy oczywiście nie pojechali tam, gdzie nie możemy, ale też no, naszego bezpieczeństwa muszą pilnować. Więc jak najbardziej. I to powiem szczerze, z nimi też mamy kontakt już jak z kolegami dosłownie. Nie ma tutaj czegoś takiego, że o, napiszcie pismo od, nie wiem, ambasady Polski czy coś. Tylko dzwonię, Sasza, przyjeżdżamy 7. Okej. I działamy. Każdy już wie, o co chodzi. I tutaj policji też staramy się pomagać, bo oni nic z tego nie mają tak naprawdę, że nam pomagają, że ten czas poświęcają. Oni mają swoje tam zadania, zabezpieczanie tego terenu i w ogóle nie muszą z nami jeździć. A 2-3 dni, no to nie jest mało. No tak, no ale to szczegóły już pomijmy, bo jeżeli macie możliwość, żeby się odwdzięczyć, to niech tak będzie nadal. To jeszcze zanim dojdę do finansów, bo o to też chciałem zahaczyć, tak jak mówiłem wcześniej, to czy po tej katastrofie jest jeszcze jakieś zagrożenie takie dla zwykłego, szarego obywatela, który chciałby się przejść, i nie mam na myśli tutaj sytuacji militarnej czy wojennej, a tą sytuację napromieniowania terenu. Czy ta przyroda już tam się odrodziła? Tam już mogłoby być bezpiecznie? Powiem tak, przyroda tam nigdy nie upadła, a ona tam zawsze była. Może tak, najgorszym czasem dla przyrody lokalnej był czas, kiedy byli tam ludzie, a nie czas katastrofy, bo to, że gdzieś pojawia się radioaktywność, że jakiś teren zostaje skażony radioaktywnie i mamy nagle pustynię radioaktywną, nic tam nie może wyrosnąć, no to jest hollywoodzki obraz zaczerpnięty z filmów, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znaczy będzie miał wspólnego z rzeczywistością, jeśli gdzieś eksploduje bomba atomowa. To oczywiście jest to możliwe, ale sama radioaktywność, samo skażenie takim pyłem radioaktywnym terenu, który fizycznie nie został zniszczony, nie ma praktycznie żadnego wpływu na naturę. Oczywiście od pewnego poziomu zacznie mieć, ale to już muszą być naprawdę skrajne wartości, gdzie w Czarnoblu wystąpiły tylko bezpośrednio przy elektrowni. Jest tam tak zwany czerwony las, czyli las, który no, tak naprawdę graniczy z elektrownią i wiatry skierowały większość pyłu i odłamków z reaktora w momencie wybuchu właśnie na ten las. I to spowodowało, że poziom promieniowania był tam tak wysoki, że drzewa zmieniły kolor na czerwony, stąd ta nazwa, i obumarły. Oczywiście obecnie ten las jest zielony, bo wszystko odrosło. Poziom skażenia dalej jest tam bardzo wysoki. Jest to prawdopodobnie jedno z najbardziej skażonych radioaktywnie miejsc na Ziemi. Ale bez dozymetru nie zauważyłbyś, że jesteś w takim miejscu. Tylko dozymetr, tylko jego terkotanie sprawia, że masz tego świadomość. Jeśli chodzi o resztę, jakąś faunę, florę, no to w Czarnobylu pojawiają się już od dawna gatunki, które są zagrożone, czasami nawet krytycznie zagrożone wyginięciem, bo tam jest bezpiecznie, bo tam nie ma kłusowników, tam nie ma ludzi, którzy by im szkodzili, nie ma ludzi, którzy by niszczyli ich miejsca gniazdowania. Czarnobyl zamienił się po prostu w rezerwat przyrody. Okej, okay, a mówiłeś, że ten sprzęt będzie pikał, klikał. To tak chciałem zapytać, bo tam pojechać, wziąć samochód, wziąć przyczepkę, wziąć dwóch kolegów, wziąć sprzęt do nagrywania, dobrze się ubrać, zakupić to, co chce się przekazać.
to tak operacyjnie, to o jakich kwotach mówimy? Nie mówię konkretnie, żebyśmy wyliczali jakiś konkretny wyjazd, ale jakiś przedział, to jakie to są zapotrzebowania finansowe? Jeśli chodzi o zorganizowanie takiej pomocy humanitarnej, to powiem tak, bez 10 tysięcy na koncie się nie ruszamy, bo oczywiście to, jakie będą koszty organizacyjne, zależy od tego, co chcemy zrobić, bo jeśli tych pieniędzy jest dużo, tak jak mieliśmy w 2022 roku, kiedy ludzie bardzo chętnie wpłacali, plus jeszcze nawiązaliśmy współpracę z taką organizacją społeczną, Kultura z Irlandii Północnej, która nam udostępniła swoje środki, no to pomagaliśmy wtedy nie tylko w Czarnobylu, ale też na wioskach wokół Czarnobyla i też w innych miejscach, jak Charków, właśnie Nikopol. No obecnie pieniędzy starcza głównie na to, żeby skupić się tylko na tym Czarnobylu. No i tam już tak dużych potrzeb nie ma. Plus to, że dużo ludzi niestety umarło przez ostatnie lata. Więc tak naprawdę, żeby zorganizować taką pomoc, żeby pomóc tylko tym ludziom, no to minimum 10 tysięcy. I w to wliczam oczywiście zarówno koszty produktów, jak i koszty organizacyjne. Jest to tak naprawdę nieduża kwota, bo byłaby większa, gdybyśmy spali po hotelach, ale staramy się tego unikać tak jak możemy i śpimy u byłych samosiołów, bo para dwóch samosiołów, Wasyl i Tatiana, uciekli z Czarnobyla. Nasza wspólna znajoma Magda kupiła samosiołom dom obok strefy w miejscowości Sukaci. I tam teraz sobie żyją i oni nam się odwdzięczają tym, że udostępniają nam dwa pomieszczenia w tym domu i nie chcą nawet za to pieniędzy. I im oczywiście też pomagamy. Ale bywało tak, że robiliśmy wyjazdy, które zamykały się w kwotach 40-50 tysięcy. I niestety no pomagamy coraz mniej, bo ludzie coraz mniej chcą pomagać, bo ludzie są bardzo podatni na wszystko, co widzą w internecie. Oczywiście mają na czole wypisane dosłownie na tablicy, że myślą samodzielnie, nie łykają tej całej propagandy medialnej, a jednocześnie dają się niesamowicie łatwo manipulować, bo spójrzmy, jak to wygląda. Typowy Polak zobaczy nagranie, jak jakiś Ukrainiec w Polsce, żyjący z zasiłków, będący jakąś niziną społeczną także u siebie, okradnie kogoś, no to nagle wszyscy są tacy sami i nagle babuszce 95-letniej on nie pomoże, bo to jest Ukrainka i ona na pewno jest taka sama jak ten 20-latek. No, ile to jest wspólnego z prawdą, no to wydaje mi się, że nawet nie muszę tutaj rozwijać tego tematu. No to jest logiczne i sensowne. To w takim razie powiedz mi, gdzie można was wesprzeć, jakie macie projekty finansowe, które... Gdzie można wpłacać pieniądze? Czy to jest zrzutka Patronite? Gdzie was szukać w ogóle? Oprócz YouTube'a, którego polecam. Tak, jeśli chodzi o... Tutaj mamy tak jakby dwa oddzielne źródła, na których można nas wspierać. Przede wszystkim portal Wspieram To. Tam jak piszemy Czarnobyl w wyszukiwarce, to na pewno znajdzie nas, bo nie sądzę, żeby było zbyt wiele tam zbiórek na samosioły czarnobylskie. Jesteśmy tylko my, dodam. No i tam zbieramy fundusze na to, żeby pomagać ludziom w Czarnobylu czy okolicach. I mamy jeszcze Patronite. I na Patronite też, jak piszemy Czarnobyl czy napromieniowani, to od razu my wyskoczymy. I tutaj rozróżniam, bo na Wspieram To zbieramy fundusze tylko na pomoce humanitarne. Natomiast Patronite jest tak jakby oddzielną formą wsparcia, gdzie to jest przeznaczane na nasze projekty już pozostałe poza pomocami humanitarnymi, czyli na bieżącą działalność, na to, żebyśmy mogli cały czas działać tak, żeby informować ludzi o wszelkich zagrożeniach radiacyjnych, czy po prostu jeździć w takie miejsca bezpośrednio, bo nawiążę znowu tutaj do tego podejścia internetowego. Skąd wiesz, czy tam byłeś? Bardzo często takie argumenty są od ludzi, którzy, najczęściej od ludzi, którzy oczywiście nigdzie się nie ruszają, tylko są internetowymi ekspertami. A my wtedy mówimy, a wiemy, bo tam byliśmy na miejscu wydarzeń. I wtedy przekazujemy informacje po prostu bezpośrednio stamtąd. Na Patronite jesteśmy od 3 miesięcy, więc to dosłownie raczkuje u nas. Ambicje są duże,
jak to dalej pójdzie, jak, na czym to się skończy, no to zobaczymy. Na razie za dużo nie będę mówił, tylko jak ktoś chce, jak ktoś uważa, że fajne mamy inicjatywy, no to zachęcam do wspierania nas na Patronite. No i między innymi też po to jest ta audycja, bo chciałem was wesprzeć właśnie w przekazaniu tej informacji. Ale tak, posprawdzałem sobie, bo lubię. YouTube 51 tysięcy, Facebook 317 tysięcy followersów. To jest ogromna rzesza. A gdzie można was spotkać, ciebie, twoich przyjaciół w tym projekcie, tak na żywo w Polsce? Czy macie jakieś spotkania cykliczne, inwenty, uczestniczycie w jakichś wykładach, jesteście zapraszani na jakieś ważne wydarzenia? W całej Polsce tak naprawdę. Ja mieszkam, jestem teraz w Ostrowie Wielkopolskim, to jest południowa Wielkopolska, ale to jest naprawdę, kolega Rafał mieszka w Pasłęku na północy Polski, inny kolega we Wrocławiu, inny kolega na południu w Nakle. Spotkania to najczęściej robimy po prostu grill u kolegi w okolicach Tczewa, u Adama. Tak to wygląda. W dobie internetu tak naprawdę nie ma za bardzo potrzeby, żeby gdzieś tam się spotkać, żeby coś omówić. Więc jeśli gdzieś jedziemy razem do Czarnobyla, no to spotykamy się po prostu w podróży już. Już jadąc do Czarnobyla. No a tak internetowo wszystko. Okej, okay, ale też w kontekście tego pytania mam na myśli też waszych fanów, czy tam wspierających, czy tutaj macie jakieś meetingi? No to tutaj nie do końca może zrozumiałem pytanie. Ale to było ważne, że jesteście rozsiani po całej Polsce, tak jak nasza redakcja na przykład też. Chyba tylko w Warszawie jest kilka osób, a tak to każde miasto osobno. No to wiesz, jak to jest. U nas tym bardziej, że my dosłownie rozsiani. Nie ma chyba ani jednego przypadku, żeby ktoś mieszkał w jakiejś okolicy kogoś, tylko zawsze to jest przynajmniej te 100 kilometrów różnicy między jedną a drugą osobą. Jak nie 400 oczywiście. No ale te 100 to już jest jakaś zawsze przeszkoda, bo to już trzeba więcej czasu. Ale wracając do drugiej części tego pytania, no to dosyć często się pojawiamy na różnych wydarzeniach, na festiwalach, czy to podróżniczych, czy w bibliotekach, jak ktoś organizuje takie wydarzenie, to zdarza się, że nas zapraszają, żebyśmy opowiedzieli czy to o Czarnobylu, czy o Samosiołach, o tym jak pomagamy, czy dwa tygodnie temu w Antoninie, obok Ostrowa zresztą Wielkopolskiego, na festiwalu Odyseja Antonińska opowiadałem o urbeksie wojennym, czyli o miejskiej eksploracji miejsc zniszczonych przez wojnę. Czy na Pyrkonie regularnie się pojawiamy w Poznaniu, gdzie razem z Rafałem Ambroziakiem zazwyczaj opowiadamy, zazwyczaj o Czarnobylu właśnie. Więc po tych wydarzeniach gdzieś tam krążymy, no praktycznie zawsze ja to o tym opowiadam. No bo na przykład kolega Adama Bojanowskiego chciałem do tego zachęcić, ale on twierdzi, że on się do tego nie nadaje, mimo że ma dużą wiedzę, ale unika takiego występowania na scenach. Więc jak ktoś organizuje coś takiego, można napisać i to wtedy też tak jakby nasza forma wsparcia, no bo jak ktoś organizuje festiwal, no to jest oczywiste, że oni po prostu za to płacą. Więc no staramy się korzystać z takich zaproszeń, bo to zawsze to wspiera. Już pomijam oczywiście to, że poznajemy ludzi na tych trzeba terenach. I warto, rozumiem. Tak to działa. Dobrze, także jeżeli ktoś ma w planach jakiś event, bardzo proszę, na promieniowani.pl. Tutaj Krystian na pewno się odezwie w tej sprawie i na pewno odpowie. Dobra, to jeszcze tak. Chciałbym trochę do naszego podwórka zaglądnąć. Polska energetyka jądrowa, czy to ma szansę w ogóle się utrzymać w projekcie i zostać wykonane? To już nawet doszliśmy do tego etapu, w którym to nie tyle ma szansę, co musi. Bo ja pamiętam teraz, kiedy były początki programu wybudowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i czy to nie był rok 2007 bądź 2008 bądź 2009, jakoś tak w każdym razie to było w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej. Jeszcze pamiętam tego słynną konferencję, kiedy Donald Tusk to ogłosił. No problem taki, że oni potem niewiele z tym zrobili. Przyszedły potem PiS z hasłami, oni nic nie zrobili, nakradli pieniądze, my zrobimy. No przyszedł PiS
i też nic nie zrobił. Tak naprawdę coś w tym temacie, cokolwiek w tym temacie, zaczęło się dziać w okolicach roku 2020. Przez kilkanaście lat roku 2020 pozorowano jakiekolwiek działania, bo oni nawet lokalizacji nie wybrali przez te 12-13 lat. Dosłownie praktycznie nic nie zrobiono. Gadano głównie o tym i trzy razy ogłaszano oficjalnie, że w Polsce powstanie elektrownia jądrowa. Zupełnie nie wiem po co, chyba tylko żeby konferencję jakąś zrobić. W 2020 roku to było bodajże, kiedy premier ówczesny pojechał do Brukseli dyskutować nad limitami, nad emisją CO2 dla Polski, żebyśmy mieli lepsze. To się nie udało. Pojechał na białym koniu, wrócił bez tego konia i dosłownie po tym zaczęło się dziać i to tak już na ostro. I od tamtego czasu faktycznie dużo się dzieje, że zaczęto mówić już nie tyle o pierwszej, co o drugiej i o trzeciej elektrowni jądrowej. Nawet wybrano lokalizację, co jest bardzo dużo. Mało tego, w tym roku zimą zaczęły się już po kilkunastu latach prace ziemne. Oczywiście budowa jeszcze nie trwa, ona się zacznie w przeciągu 3 lat bodajże, no ale samo przygotowanie terenu to też już jest praca. No ale widać grafiki w internecie, że, no, że tam jednak prace są te podstawowe, tak? No. No, zresztą umówmy się, to, że oni 15 lat wybierali lokalizację, to sam fakt, że wycięli drzewa, to już jest wow, naprawdę bardzo dużo. To już chyba mamy połowę drogi za sobą, no, dosłownie. Idzie to na dobrej drodze. Coś musiałoby się bardzo złego stać, żeby to zatrzymać, a nie może się coś złego stać, bo te rządy przespały czas, kiedy mogliśmy tę elektrownię jądrową na spokojnie wybudować. My już tego czasu nie mamy. Elektrownie węglowe, już pomijam to, że emitują gazy cieplarniane, gdzie będziemy niedługo po prostu płacić kary za to ogromne. Dwa, te elektrownie już się po prostu starzeją, bo już od wieków nie budujemy nowych elektrowni, a one wieczne nie są i węglowe też trzeba będzie kiedyś zlikwidować, kiedyś wyburzyć. I oczywiście ktoś może się odezwać, a przecież OZE, tylko OZE. No niestety nie. Jakkolwiek byśmy chcieli wspierać wiatraki czy fotowoltaikę, no to niestety to jest bardzo mało wydajna forma pozyskiwania energii. To jest forma raczej wsparcia głównego systemu energetycznego, który musi być oparty na czymś stabilnym. Czyli to jest na przykład węgiel, gaz albo atom. I czemu wiatraki nie są w stanie zapewnić stabilności? No odpowiedź jest bardzo oczywista, no bo nie zawsze wieje. Czemu fotowoltaika nie jest w stanie zapewnić stabilności? No bo nie zawsze świeci. I jakbyśmy zrobili 100% OZE, no to nie robilibyśmy kawusi wtedy, kiedy chcemy, tylko wtedy, kiedy świeci słońce i wtedy, kiedy wieje. No a tak państwo nie może niestety, na całe szczęście, funkcjonować. To musi być stabilna forma, szczególnie wieczorem, kiedy wszyscy odpalają wszystko, biorące dużo energii elektrycznej, wzrasta pobór energii elektrycznej, a za oknem co? Przestaje wiać, przestaje świecić słońce. I nagle OZE nie produkuje nic, tylko wszystko idzie albo z węgla, albo z atomu. No właśnie. Mamy w pamięci ten słynny projekt w Żarnowcu, który jest no niestety solą w oku. I wszyscy, znaczy nie, może nie wszyscy, większość osób, które słyszą o atomie, o energetyce jądrowej, od razu przyświeca im ten zarzucony projekt. I teraz pytanie. Ja wiem, że to się musi udać, ale to się uda? Myślę, że tak. Znaczy jestem praktycznie pewien, że to się uda. Właśnie z tych powodów, że niezależnie od tego obecnie, jakakolwiek partia by doszła do władzy, nawet antyatomowa, to zwyczajnie nie mają już wyboru. Że nawet jak zaczniemy budowę jutro, nawet jak ją w ekspresowym czasie wybudujemy, to i tak już będziemy spóźnieni. My nie możemy sobie pozwolić nawet na spóźnienia, już nie wspominając o niebudowaniu. Natomiast co do Żarnowca, to tak, to jest najczęstszy argument, który u nas w komentarzach pojawia się po prostu, no dodaję postać 3, 2, 1 Żarnowiec w komentarzach. Oczywiście jest to mówienie typu i tak będzie tak jak z Żarnowcem. No wtedy mieliśmy trochę inną sytuację polityczną, bo Żarnowiec, ta budowa została rozpoczęta w czasie władzy komunistycznej, za PRL-u jeszcze.
no, została anulowana przez zupełnie inne władze demokratyczne, które niestety poszły w zbyt duży populizm. W sensie wtedy też po Czarnobylu naród był bardzo antyatomowy do tego stopnia, że były już dość poważne protesty. Trudno się zresztą dziwić. No teraz zdecydowana większość jest za atomem, więc obecnie jak są protesty, to tam przychodzi po kilkanaście osób i wszyscy mają to gdzieś tak naprawdę, nikt tych argumentów nie słucha. Kolejny punkt, energetyka jądrowa. No umówmy się, od Czarnobyla minęło 40 lat i Czarnobyl też tę branżę coś jednak nauczył, wyciągnięto te wnioski. I porównywanie reaktorów czarnobylskich do tego, co ma być wybudowane w Polsce, no to tak jakby porównywać auto, które było w tym roku, wyszło na rynek, do auta, które wyszło na rynek w latach 80. No to jest po prostu przepaść, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. O bezpieczeństwo tak, ale na przykład design bądź brak komponentów, które mogłyby się psuć w latach 80. to są piękne auta również. No tak. Ale nie w tym rzecz. Dobra, to ja zapytam tak jeszcze od siebie. Wpadło mi takie pytanie, bo ja się naprawdę mocno zafiksowałem na takim serialu Czarnobyl, który był wyświetlany na jednej z platform. To jest dobry serial, patrząc okiem fachowca, czy tam jest jakieś przerysowanie w jakichś momentach? Za to, co powiem, pewnie mnie zjedzą tutaj eksperci w naszym temacie czarnobylskim, ale tak, to jest najlepszy film o Czarnobylu. Ale dodajmy, najlepszy film fabularyzowany. Pomijamy tutaj oczywiście dokumentalne, bo one się wtedy skupiają tak jakby na tej katastrofie, na technikaliach. No, filmy fabularyzowane jednak muszą mieć fabułę. Więc tak, to jest najlepszy fabularyzowany film o Czarnobylu. Lepszego nie znajdziecie nawet w połowie tak dobrego jak ten. Oczywiście on nie jest w 100% wierny prawdzie i do tego sami twórcy się przyznają. Oni nie próbują udawać, że próbowali odwzorować 100%. Na koniec piątego odcinka jest bodajże wyjaśnienie, że na przykład Uliana Komiuk, ta ekspertka z Białorusi, w ogóle nie istniała. Ona została stworzona po prostu po to, żeby ułatwić odbiór widzom pracę tego, bo jej pracę wykonywało tak naprawdę kilkudziesięciu ekspertów i to jest tak jakby zrozumiałe, bo gdyby na ekranie co 5 minut miałby się pojawiać inny ekspert, no to w pewnym momencie by się zastanawiał, co on tu robi i kto to kurde jest. Więc takie uproszczenia tam oczywiście są, ale jednocześnie mamy bardzo dużą dbałość o inne szczegóły. To, na co ja zwróciłem uwagę, w momencie katastrofy jakiś odłamek podczas wybuchu poleciał tak, że urwał kawałek takiej nadbudówki na dachu haliturgii. Dosłownie tam urwanie na długości 2 metrów. Uwierz mi, że oglądałbyś kilkadziesiąt zdjęć i nie zwróciłbyś na to uwagi. A twórcy serialu, mimo że odzorowali tak naprawdę komputerowo elektrownię jądrową czarnobylską, czwarty blok, to nawet wzięli pod uwagę ten kawałek dachu haliturgii, gdzie jest urwany kawałek. Więc tam jest bardzo dużo takich nowinek, na które uwagi nie zwróci typowy widz. A nawet jak na to spojrzy, to nie będzie wiedział, że to nie jest przypadek. I mało tego, jest bardzo dużo rzeczy, których nie widzą nawet ludzie siedzący w temacie. Bardzo dużo jest tego. Widać, że do tego serialu usiadł ktoś, kto bardzo dużo w tym temacie siedział i prawdopodobnie nawet się tym pasjonował. Okej, to jak o pasji mówimy, to jeśli ktoś się zafiksuje, na przykład po tej naszej dzisiejszej rozmowie, na co liczę, na tą tematykę i oprócz tego, że no, taką podstawową rzeczą to jest odwiedziny na promieniowani.pl, subskrypcja, lajki i inne rzeczy, to co byś polecił takiego must read, to co trzeba przeczytać w pierwszej kolejności, albo co jest taką encyklopedią dla ciebie, albo coś zobaczyć, co warto, co trzeba, pod warunkiem, że robimy to właśnie po to, żeby się bardziej zafiksować na tą tematykę. Na pewno zacząć od obejrzenia tego filmu, o którym teraz mówiliśmy, produkcji HBO. Czasami nie oglądajcie rosyjskiego filmu o tym samym tytule Czarnobyl, jednoodcinkowego, bo on ma wspólne z Czarnobylem dosłownie nic, tylko nazwę. Cała reszta to jest... Może nie będę za dużo krytykował, ale tam się kompletnie nic nie zgadza, nie tylko fabuła, ale nawet tam logiki nie ma związanej z radioaktywnością.
Więc tak, polecam zacząć od filmu fabularyzowanego Czarnobyl od HBO, bo on spowoduje, że jeśli się zafiksowaliście, jak jego obejrzycie, to już tego po prostu nie wyjdziecie. Już jesteście nasi. Książka o północy w Czarnobylu z żółtą okładką, dosyć charakterystyczną. Bardzo dobrze się ją czyta, pomimo tego, że bardzo dużo szczegółów, bardzo dużo informacji tam pada. Zazwyczaj takie informacje, książki napisane na faktach czyta się dosyć ciężko i trzeba być jednak właśnie zafiksowanym na danym temacie, żeby przez to przejść. To tak książka o północy w Czarnobylu czyta się bardzo przyjemnie nawet komuś, kto nie siedzi w tym temacie. A pada tam naprawdę mnóstwo ciekawych informacji, które nawet w internecie są dosyć rzadko spotykane. No i oczywiście nasze filmy na YouTubie, Ostatni ludzie Czarnobyla, bo wszyscy skupiają się na tej katastrofie, na tym, jak to było w 1986, na reaktorach jądrowych, jak wybuchło, jak likwidowano skutki awarii, a bardzo mało jest materiałów o tym Czarnobylu tu i teraz, o tym Czarnobylu w 2024 roku, jak to wygląda życie teraz, w tym dosłownie momencie, kiedy rozmawiamy, a o tym są filmy z serii Ostatni ludzie Czarnobyla nasze. My tam nie pokazujemy tego, że w 1986 roku wybuchł reaktor. Oczywiście o tym jest tam przypomnienie, dwie minuty, ale jest taka babuszka i pokazujemy, jak ta babuszka żyje w Czarnobylu. Tylko od razu mówię, że tutaj paczka chusteczek się jednak przyda, bo film jest ciekawy, wesoły, ale są też momenty takie, że nawet my faceci się wzruszamy wtedy. No ale faceci też są od tego, żeby się wzruszać, nie przesadzajmy. Tylko rzadko chcemy się do tego przyznać. No, to już jest inna kwestia, oczywiście. Żeby wam ułatwić, na pewno w opisie tego spotkania damy link, który umożliwi wam wyszukiwanie tej propozycji. Zbliżając się do końca, chciałem serdecznie podziękować Krystianowi za możliwość rozmowy. Inspirujące. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję się spotkać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować na promieniowani.pl oraz Radio Rebelion. Dajcie łapkę w górę. Oczywiście szukajcie nas też na Facebooku. No i przede wszystkim wspierajcie finansowo, jeżeli możecie. Każda kwota jest odpowiednia. Tu nie ma, czy to jest złotówka, czy więcej. Każda kwota jest dobra, bo to jest serce od was dla napromieniowanych i samosiołów przede wszystkim, którzy no potrzebują wsparcia. Krystianie, na koniec zapraszam. Bardzo dobrze o tym powiedziałeś, że każda kwota jest wsparciem, czy to złotówka, czy większa kwota. I tutaj, jeśli jeszcze mogę minutkę dodać. Trzeba. Przeglądam sobie czasami listę na Wspieram to, czy na Patronite oczywiście, kto wpłaca, załóżmy, na pomoc samosiołom. I tam nie ma wielkich kwot. Oczywiście się zdarzają, że ktoś przeleje większą, bo ma. Ale 90% ludzi wpłaca dosłownie 5 zł, 10, 15, 50, zdarza się, że i złotówkę. I bardzo dobrze, bo nie chodzi o to, że złotówki nie wpłacę, bo to nic. Mamy ponad 300 tysięcy obserwujących i jeśli dużo jest ludzi, którzy tę złotówkę wpłacają, no to uwierzcie mi, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo można z tego zrobić. Więc tutaj się nie wstydzić. Ja się bardzo cieszę właśnie z takich małych kwot, bo mi się wręcz głupio robi, kiedy obciążamy czyjś portfel. A takimi małymi kwotami nie powodujemy, że to obciąża, prawdopodobnie portfel nawet tego nie widzi. Więc tak, też zapraszam do wspierania naszych inicjatyw i dziękuję Tobie, Bogusław, za możliwość wypowiedzenia się, przedstawienia naszego tematu, za możliwość rozmowy. I na koniec zapraszam wszystkich do nas, zapraszam do obserwowania i pisania do nas, do kontaktu. Dziękuję. Tak jest, to ważne. Krystian Machnik na promieniowaniu.pl. Bogusław Szczotko, żegnam się, Radio Rebeliant. Do zobaczenia, do usłyszenia.